Aniu, jesteśmy na pokazie Poprockiego i Brzozowskiego i widzę, że show był bardzo zmysłowy, podchodzący pod erotykę. Co ty o tym sądzisz? No, szapoba dla obu panów. Wymyślone koncepcyjnie wspaniale, konsekwentnie i spójnie. Od samego zaproszenia, od tytułu Emanuel, przez nawiązanie do modla 70. i przez te samo zaaranżowanie sposobu, w jaki stroje pojawiały się, bo państwo pewnie widzieli, ale to było tak, że z takiego kłębowiska ciał wyłaniały się takie zmysłowe i bardzo eteryczne jednocześnie dziewczyny i one w zasadzie nawet się nie poruszały, tylko przecinały powietrze, one tak się snuły delikatnie, przy czym rytm się zmieniał, tak jak puls krwi się zmienia i tam czasami było delikatnie spokojnie, a czasem wszystko nabierało takiego mocnego tempa, przyspieszało i takie stawało się bardzo rytmiczne. No, wspaniale przygotowane. Już nie mówię o strojach, które zachwyciły mnie zupełnie. Myślałam, że moda lat 70. już poszła do lamusa dawno i tam zostanie na wieki. A tymczasem tak ją odświeżyli, tak ją pięknie pokazali. Ale zaraz na stroj wrócimy, ale skupmy się jeszcze na chwileczkę na tym anturażu. Poduszki, półnacy mężczyźni. No to prawda, prawie jak rzeczywiście w Emanuel. Emanuel mi to też na początku przypominało taką ucztę rzymską. Zresztą ta niemalże orgię. Widać, panowie trzymali swoje emocje na wodzy, bo podpatrywałam, czy gdzieś tam ręka nie błądzi, ale nie, wszystko było korekt. Ale ta dziewczyna, która rozpoczynała pokaz tej białej sukni, takiej do ziemi, tak trochę przypominała tym strojem tunikę grecką, czy też rzymską, więc taki klimat uczty rzymskiej też był zachowany, ale masz rację, że to przede wszystkim Emanueli taka niewinna zmysłowość. Oczywiście wiadomo było, że to nie były niewinne zabawy, ale były bardzo wysmakowane, takie eleganckie, nie były wulgarne. Mówię o filmie. Tak samo było tutaj, że to wszystko było, odsłaniało wiele, ale również zakrywało kobietę, więc nie mogła czuć się odsłonięta naga, a jednocześnie mogła kusić swoim ciałem. Co to jest takiego, że dosłownie na każdym pokazie, każdego projektanta modelki pokazują piersi bez stelników? To jest taka moda? Jak myślisz? Ja pamiętam jeszcze w czasach dziennika telewizyjnego w PRL-u, że wiadomością dnia było, jak idzie modelka i spada nagle jej fragment sukienki, no i biust się pokazał. I pamiętam, że wtedy we wszystkich telewizjach demoludów to był po prostu temat, no nie numer jeden, ale numer jeden w tych takich luźniejszych części wiadomości. Wszyscy dyskutowali, Boże, jaki wstyd, naga, nagi biust na scenie, jak ona się musiała czuć, pamiętam wtedy. Po czym nagle stwierdzono, że to jest właśnie bardzo fajne, że się odsłania piersi. No, co ja o tym myślę, czy to jest moda? Wiesz, oni szyją z takich materiałów, które są przezroczyste i każda bielizna pod tym wyglądałaby, no, psułaby ten efekt, a ciało ludzkie jest doskonałe, jest, człowiek jest istotą piękną, więc myślę, że w takim pokazie to nikomu nie przeszkadza, nie obraża moralności publicznej bynajmniej. Wiadomo, że na co dzień się tego nie założy. To tylko taki koncept, pokazanie jak materiał może wyglądać, jak ciało wygląda przez ten rodzaj materiału. A co sądzisz o modelkach? Czy one rzeczywiście powinny być dosłownie chude jak deska, czy jednak powinny mieć takie pełniejsze kształty? To były piękne tutaj, to były piękne. I te bardzo podobały mi się uczesania, takie właśnie niedoczesane, pognięcione, takie proste jakby z łóżka albo jakby z morza. Fajne te fryzury były. A czy powinny być bardzo chude? Była tutaj taka jedna bardzo, bardzo szczupła, ale też wyglądała o dziwo dobrze w tych rzeczach. Bo ja lubię dziewczyny, które mają kobiece kształty, ale tutaj traktujemy to jako rodzaj sztuki, wyrazu. Tutaj narzędzie pracy jest ich ciało, więc też tak je traktują. Czyli raczej mniejsze piersi niż większe. Czy ja wolę? Co za tym idzie? Nie, ja w zasadzie nie mam preferencji co do damskich piersi. Nie. Znam panów, którzy mają i wolą większe. Ale chyba na pokazach mody jednak lepiej wyglądają mniejsze. Znaczy myślę, że tutaj celem jest pokazanie stroju i pewnego klimatu, bo tutaj nie tylko strój był pokazany, ale pewien klimat też, no fenomenalnie to zrobić. To byłoby prawie parateatralne, zważywszy jeszcze na miejsce, w którym to się znajduje, czyli ten Och Teatr, który też pomógł wyeksponować to wszystko. Nie, z tym piersiami myślę, że to nie ma znaczenia. Ważne jest, jak się sukienka układa.